Cześć, dzień dobry. Mamy kolejny dzień. Mężuśka teraz odsypia po nocy, a ja zabieram się za przesadzanie roślin. To, co za mną tutaj widzicie, te wszystkie zielone są do przesadzenia. Jest tu około 20 roślin, mniej więcej, plus sadzonki, które były w ukorzenieniu, ukorzeniły się i teraz chcę je wsadzić już do bigosu. Są to sadzonki m.in. choi. Za chwilkę zabieram się do roboty. Chcę się uporać z tymi moimi roślinami tak przez 2-2,5 godzinki, bo potem mam zamiar przygotować kotlety sojowe. Dla Milenki będzie kotlet mielony, bo ona za sojowym nie przepada, a my uwielbiamy. No i po południu, jak już mężuśka wstanie po obiedzie, to jedziemy na działeczkę. Dzieci dzisiaj wracają wcześniej, bo o 14 bodajże, po 14, może do nas dołączą na działkę. Mam zamiar tam sobie już powkopywać część cebulek. Pogoda jest bardzo słoneczna, sprzyja wsadzaniu cebulek, tyle że jest bardzo sucho, bo od kilku dobrych dni nie spadła ani kropla deszczu. Ja na razie zabieram się za moje rośliny. Chciałabym już jak najwięcej wsadzić. Tutaj przygotowałam sobie podłoże, zebrałam do przesadzania. Znając życie, pewnie na wszystkie zielone nie starczy mi do przesadzenia, ale ile zdołam, tyle wsadzę. Przyszły mi wczoraj firany, więc chciałabym już uporać się z roślinami, wszystko sobie poopisywać, poukładać na parapetach i półkach. No i chciałabym już w przyszłym tygodniu zabrać się za mycie okien, żeby móc zawiesić firany, które sobie zamówiłam. Oczywiście nie do wszystkich pokoi, ale do kuchni, do dużego pokoju i do któregoś z pokoi dzieci. Mam nowe firany. Już się nie mogę doczekać, kiedy ogarnę sobie mieszkanie, posprzątam, odgruzuję troszkę. Już mam zamiar zrobić takie porządki jesienne, posegregować ubrania letnie. No ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną dzisiejszy dzień. Allegro zamówiłam sobie kilka doniczek produkcyjnych. Ja lubię takie przeźroczyste, one są najlepsze, białe, wtedy widać korzonki i co tam się dzieje w ziemi. No i ja zamawiam już chyba drugi raz od, zaraz Wam pokażę, użytkownika PH kreseczka Mati. Lubię zamawiać tam osłonki, bo one nie są od środka takie podwyższone, tylko są płaskie. Podwyższone, to znaczy mam na myśli to, że nie są typowo przeznaczone do storczyków, kiedy denko mają takie lekko podniesione do góry. Chyba wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie, bo nie potrafię się wygadać. Te są normalne, produkcyjne. Zamówiłam trzy wielkości z myślą o chojach, o innych roślinach, no i jeszcze takie dwie największe, bodajże 17 czy 19. Mam na nie plan. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie i na ile starczy mi podłoże. Zabieram się do przesadzania. Zanim już na dobre zacznę przesadzać rośliny, to pokażę Wam jeszcze te, które kupiłam w Biedronce, tak jak Wam wspominałam, z 30% rabatem. I pierwsza roślina to Diefenbachia. Ona była za 50 zł w normalnej cenie. Po obniżce kupiłam ją za 27 zł, więc żal było jej nie przygarnąć do domu. Jest całkiem spora, chociaż nie tak duża jak ta Diefenbachia, którą mam przy witrynce. Mam nadzieję, że ta weźmie przykład ze swojej starszej siostry i równie fajnie będzie rosła. Chyba to jest nieco inna odmiana, blaszka liściowa. Wygląda pięknie. Za 27 zł udało mi się ją kupić. Kolejna roślinka z Biedronki to Epipremnum. Takie najzwyczajniejsze. Nie, Epipremnum się zniszczyło, więc pokusiłam się o to i po tej, że zapłaciłam za niego 11 zł. Kolejna paprotka.
Mam już jedną. Mam jeszcze trochę lechuzy. Myślę, że wsadzę obie paprotki do jednej donicy, właśnie do lechuzy. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi taki patent. Ta paproteczka po przecenie kosztowała około 4 zł. I kolejne, ostatnie już. Kupiłam dwie monstery. Ja nie znam dokładnie ich odmian. Ta myślę, że jest zwykła. Ta małpka, a ta tutaj ma jakieś takie bardziej, chyba że mam tylko takie wrażenie, ale wydaje mi się, że ma bardziej podłużne liście i więcej wcięć ma, więcej dziur, o może w ten sposób, więcej dziurek. Niby takie same dwie sadzonki z Biedronki, ale czy to by były dwie różne odmiany? Nie wiem, na pewno Adasoni. A co dalej? Mniejsza w sumie z tym. Te również mam zamiar wsadzić. O, wsadzę może tutaj tą paprotkę z powrotem na podstawkę, póki co. Te dwie monsterki mam zamiar wsadzić do jednej donicy produkcyjnej i później, jak zaczną rosnąć, prowadzić je po paliku. Wsadzę je do większej donicy. Tyle zakupów moich z Biedronki. Aha, za te monsterki też dodałam około 11 zł za sztukę. No nic, zabieram się za moje towarzystwo. Ogarniam temat. Mam nadzieję, że szybko się z nim uporam, bo jeszcze mam w planach troszkę dzisiaj do zrobienia, ale zobaczymy, jak będę stać z czasem. Tak się wydaje, ale troszkę zajmie mi czasu przesadzanie tych wszystkich roślin. Do potem. Wiecie co, rozplanować sobie wszystkie rośliny, co, gdzie i do czego, to wcale nie jest taka prosta sprawa. W każdym razie zaczynam od może tych monster. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jestem w trakcie przesadzania monster, bo tak doszłam do wniosku, że jak sobie przesadzę monsterki, to zwolnią mi się dwie malutkie doniczki w sam raz na choję. No i teraz oczyściłam korzenie z ziemi. I tak idzie do bikosu, więc tak dokładnie nie będę się wczuwać. Zaskoczyło mnie to, że monstery nie miały żadnych koszyczków ani siateczek. Ich korzenie były wolne, także super. I tu mam jedną sadzonkę, taką porządną, ze zdrowymi korzonkami. A przy tej drugiej, drobniejszej, okazuje się, że są trzy osobne sadzonki. Ja Wam nie będę po kolei nagrywać, jak przesadzam, bo to by było za nudne i za długo by trwało, ale jak coś się zadzieje, to się będę do Was odzywać. Przyszłam do przesadzenia Diefenbachii. Na razie wyjęłam ją z doniczki. Ziemia była okropna, produkcyjna. I teraz uwalniam, obsypuję korzonki, ale widzę, że jest uwięziona w siateczkę. W tej siateczce jest troszkę lepsza. Ziemia, trochę perlitu, no ale muszę się jakoś dobrać do tych korzonków, żeby usunąć tą siatkę. Udało mi się ujarzmić, ogarnąć moje roślinne towarzystwo. Jeszcze nie wszystkie przesadziłam, bo niestety, ale brakło mi bigosu, podłoża do przesadzenia. Zamówię chyba na parapecie, to zdecydowanie tańsze niż z Urban Dżungle. No i w przyszłym tygodniu wsadzę resztę roślin. Zapomniałam Wam powiedzieć, że jeszcze w Biedronce kupiłam sadzonkę monstery. Tu ta większa to sadzonka, którą dostałam od sąsiadki z działki. I dosadziłam właśnie tą mniejszą, kupioną w Biedronce. Dwie monstery posadziłam w jednej donicy. Diefenbachię też zdecydowałam się wsadzić do tej największej donicy, o największej średnicy. Niech bierze przykład ze starszej siostry. Mam nadzieję, że będzie równie fajnie rosła jak ta obok. Na stole czeka zadanie domowe dla mnie na wieczór. Muszę odnaleźć wszystkie nazwy hoi, które kupiłam z grupy facebookowej. Gdzieś tam mam je podane na Messengerze, jak rozmawiałam z dziewczynami, kiedy umawiałyśmy się co do formy przesyłki. Skoczyłam jeszcze do Pepco, jak byłam po pieczywo i kupiłam sobie trzy osłonki na rośliny, taka najmniejsza. Nie wiem, ile ona tutaj może mieć średnicy, nie sprawdzałam, ale nie jest największa, chociaż najbardziej mi się podoba ten wzór.
taka ciemna zieleń i ona kosztowała 15 zł. I dwie osłonki o nieco większej średnicy. Tutaj pierwsza z nich i druga. Szkoda, że nie było tej w kolorze szarym. Wolałabym szarą, no ale już wzięłam to, co jest, bo całkiem spora i te były po 25 zł. Także fajna cena, jak na osłonkę ceramiczną. A podłoża brakło mi między innymi do Anturium Crystallinum, na którym mi bardzo zależy, więc jak najszybciej muszę przesadzić go. Nie mam jeszcze przesadzonych i dwóch paprotek, a też mi w sumie na nich zależy. Koniecznie w najbliższym czasie muszę też zaopiekować się filodendronem Joupie. I ten filodendron też został mi do przesadzenia. Birkin też. Troszkę mnie zeszło dzisiaj na tym przesadzeniem roślin. Jak się można było spodziewać, ziemi mi brakło podłoża, także jeszcze będę musiała domówić. Ale tam chyba tylko z 5-7 roślin zostało mi do wsadzenia i już będę miała wszystko gotowe. Jeszcze tylko będę musiała odszukać nazwy hoi, które zamówiłam, które mi się ukorzeniły i teraz ich nie pamiętam, ale odszukam sobie w wiadomościach od dziewczyn, u których zamawiałam sadzonki. Teraz przyjechaliśmy na działeczkę, na kawę, oczywiście po obiedzie. No, ale w sumie nic nie będziemy robić, bo już jest dość późno. Czekaliśmy, aż dzieci wrócą ze szkoły. Jednak stwierdzili, że dzisiaj nie przyjadą z nami. Więc zebraliśmy się, było przed czwartą, przed 16. No, a jak wiadomo, mężuśka idzie do pracy na noc, więc za chwilę będziemy się zbierać. Ja już wszystkie rośliny tutaj podlałam. No i będziemy spadać. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu. Papatki. Zanim zbierzemy się jednak do domu, to jeszcze przyszłam Wam pokazać na ogródek tą kadmię bagienną, która została niedawno przez nas odkryta po zakupie tych trzech sadzonek. No i zaczyna kwitnąć. Będzie kwitła, już wiemy jaki kolor będzie. Będzie bordowa. I mam tylko nadzieję, że będą to duże kwiaty. Nie tak jak u tamtej, że ma takie troszkę mniejsze. Będziemy mieć bordowego hibiskusa bagiennego.